polskie konie arabskie, szczególnie młodsze, są zdecydowanie w czołówce światowej, jeżeli chodzi o pokazy koni arabskich w Europie, na Bliskim Wschodzie, no i w Stanach Zjednoczonych również. A szczególnie klacze są szalenie mocne, młode klacze. To jest naprawdę wielki postęp w hodowli. Nie tylko cenione, ale bardzo, bardzo cenione. Niektóre z nich są absolutnie nie na sprzedaż i bardzo dobrze, ale jest bardzo wiele osób, które się ubiegają właśnie o polskie konie, a szczególnie te młode. Ciekawe są klasy młodzieżowe, roczniaków. Nam się udało wygrać dwie klasy. Cieszy mnie to, ponieważ są to klaczki, które wygrały. Są to klacze po Gierze Kłamark, którego myśmy użyli dwa lata temu. W tym roku również kryliśmy tym koniem. Także hodowcy zawsze cieszy, że te pomysły hodowlane, jeżeli się sprawdzają i znajdują odzwierciedlenie tutaj w punktacji u sędziów. Bardzo mnie cieszy, że Zigizana zwyciężyła. Jej matka była czempionką Stanów Zjednoczonych, była czempionką świata w Paryżu, ale nie była czempionką Polski nigdy. I będzie startować dzisiaj po południu. Aukcja już idzie pod dachem, także aukcja, mamy nadzieję, będzie już bezpieczna, natomiast no, dzisiaj mamy trochę emocji, a pokazywać będziemy, sprzedawać 12 klaczy w aukcji głównej i potem jeszcze 8 klaczy i ogiera w aukcji tej dodatkowej, selection sale tak zwanej. No także jutro też cały dzień będzie bardzo, bardzo zajęty. No, trudno powiedzieć, tego przed aukcją nigdy nie wiadomo, jakie te ceny będą. My możemy mieć życzenia pewne, ale czy one zostaną spełnione, zobaczymy. Kryzys trwa i zdecydowanie odbija się to na, że tak powiem, rynku arabskim, ale najlepsze konie ciągle znajdują nabywców za bardzo dobre ceny. Kryzys najbardziej uderzył tą środkową partię koni, które są dobre, ale może niewybitne. Podejrzewam, że będziemy odczuwać, że tak powiem, wpływ kryzysu światowego i ceny, spodziewam się, że ogólnie ceny nie będą aż tak dobre jak w latach poprzednich, ale obym się mylił. Łącznie przyjęliśmy koni 70-77, z czego 21 koni na aukcję. Pozostałe konie są to konie czempionatowe, czyli ponad 50 koni czempionatowych we wszystkich klasach. Sądzę, że taką na pewno klaczą, która powinna się dobrze sprzedać, powinna być Wilga, córka eksterna, bardzo w sumie zasłużonego konia. A co będzie, to zobaczymy. Cała tajemnica aukcji polega na tym, że tego samego konia chce kupić kilka osób. Wizytowali nas tutaj hodowcy europejscy i spoza Europy. Oglądali to, co mamy na sprzedaż, no ale niespecjalnie się dzielą z nami tą wiedzą, czy będą chcieli kupować, czy nie. Każdy chce kupić konia jak najtaniej, oczywiście. Gratulujemy bardzo serdecznie.